Dokument o założeniach reformy, o którym dziś mówimy, jest niezwykle ciekawy. Wiem, w jakim ogólnym kierunku będzie prowadzona reforma szpitalnictwa, jednak jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. I moim zdaniem wybraliście Państwo wariant reformy, który jednocześnie niesie ze sobą bardzo duże zagrożenia, które mogą nierównoważyć korzyści. Zacznijmy od kategoryzacji i działań naprawczych proponowanych przez zespół. Mamy dwie najniższe kategorie C i D, w których proponowane są outsourcing usług, obniżka wynagrodzeń, koncentracja placówek. Rzecz w tym, że mogą to być działania zabójcze dla potencjału szpitali i bardzo szkodliwe dla pacjentów i pacjentek. Outsourcing może na przykład pogorszyć dostępność i jakość badań laboratoryjnych czy jakość żywienia. I to wiemy na podstawie badań prowadzonych w tych miejscach, gdzie outsourcowano usługi, nie mówiąc już o tym, jak to źle wpływa na warunki zatrudnienia osób, które w ramach outsourcingu pracują. Obniżka wynagrodzeń. Nie wiem, jak pan minister widzi prowadzenie szpitali bez personelu. Wreszcie koncentracja placówek według różnych badań, między innymi Światowej Organizacji Zdrowia, wcale nie musi przynieść to korzyści ekonomicznych. By ująć to prosto, większy szpital nie zawsze oznacza, że jest to lepszy szpital. Trudno też od pana ministra wydobyć dokładny sposób, w jaki miałaby przebiegać kategoryzacja placówek. Wskazał pan w odpowiedzi na moją interpelację, że zadłużenie szpitala będzie grało w tym procesie dużą rolę. Które zatem szpitale mają szansę znaleźć się w grupach wymagających wątpliwych działań restrukturyzacyjnych? Są wśród tych 78 i 23 generujących największe zadłużenie. A na tej liście dominują szpitale wojewódzkie, uniwersyteckie, centra onkologii. Jest tam nawet Instytut Pomnik, czyli Centrum Zdrowia Dziecka. I tu proszę o odpowiedź, które zadania wykonywane w ramach tych szpitali należy wyoutsourcować. Którym pracownikom i pracownicom obniżyć pensje? Chciałabym też poprosić o uszczegółowienie dodatkowych kryteriów, według których szpitale będą zaszeregowane do kategorii. Jeżeli ta reforma ma się udać, to powinniśmy już teraz szczegółowo i szeroko rozmawiać. Jest też rzecz, która w założeniach reformy się nie pojawia, problem wyceny świadczeń, a mówi o nim mnóstwo raportów Najwyższej Izby Kontroli. Raport z 2015 roku o opiece geriatrycznej. Problem? Zbyt niska wycena świadczeń. Cytat. Najczęściej podawaną przyczyną złej sytuacji finansowej podmiotów o profilu geriatrycznym była nieadekwatna do ponoszonych kosztów wycena procedur realizowanych w tych podmiotach. Raport z 2016 roku o dostępności profilaktyki i leczenia chorób płuc. Problem. Zbyt niska wycena świadczeń. Cytat. Wycena tej procedury przez NFZ nie pokryła nawet kosztów zatrudnienia personelu wymaganego rozporządzeniem ministra zdrowia. 2019. NIK o sieci szpitali. Problem. Zbyt niska wycena świadczeń. NIK zaleca Ministerstwu Zdrowia zapewnienie finansowania działalności szpitali w sposób adekwatny do tempa wzrostu kosztów leczenia z przyczyn od nich niezależnych, umożliwiającego bilansowanie się działalności szpitali. Czy ministerstwo nie wie, że długi szpitali powoduje zbyt niska wycena świadczeń? Chyba tak jest, bo to jest problem, który w tym dokumencie w zasadzie nie pada. A widać go jak na dłoni, gdy spojrzymy na listy szpitali, które generują długi. Czy patrząc na tę listę, nie uważa pan, panie ministrze, że problem nie tkwi raczej w tym, że wykonując skomplikowane i kosztowne leczenie, te szpitale otrzymują w ramach NFZ zbyt małe środki, by nie popadać w długi?